Patryk, no dwie bramki to trzeba pogratulować i ta druga szczególnie piękna i szczególnie ważna. Dziękuję bardzo. Na pewno taka bramka na pocieszenie, tak? My nie przegraliśmy tego spotkania. I czym też nie zmniejszyliśmy przewagi punktowej nad Wisłą, a przybliżyliśmy się na pewno do tej ósemki. Ciężko właśnie było w tej drugiej połowie, praktycznie twój strzał był takim pierwszym groźnym w drugiej części, tam wcześniej Madera trochę głową, ale to nie było groźne, ciężko wam się grało z przerwą. No tak, trudno się nie zgodzić z panem, myślę, że oddaliśmy pole w drugiej połowie Wiśle, która przejęła inicjatywę i grała wysoko pressingiem, nie pozwoliła nam na to, byśmy swobodnie rozgrywali piłkę. My też tego nie potrafiliśmy zrobić, nie potrafiliśmy się utrzymać. No i konsekwencją było to, że Wisła strzeliła dwie bramki i wyszła na prowadzenie. Szkoda, że w tej pierwszej połowie nie dograłem tej piłki dokładnie do Karola. Tam piłka podskoczyła, ale a tak to no pewnie gdybyśmy objęli prowadzenie na 2-0, no to myślę, że ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej. A tak no myślę, że trzeba się cieszyć z remisu. Ty dogrywałeś do Karola, czy próbowałeś strzelać? Nie, tam dogrywałem do Karola, tak. Tak troszkę może zgłupiałeś nawet, czy nie? Kiedy nie, ja chciałem do Karola dograć, bo widziałem, że wychodzi do pustej bramki, a piłka podskoczyła tam na nierówności, nieczysto trafiłem. Dziękuję. Dziękuję. Dzikie okazje w sklepach Euro. LED TV Samsung 40 talii, 100 Hz za 1399. Smartfon LG Elfino za 499. Zmywarka Bosch, funkcja VarioSpeed, opóźnienie startu, klasa A+ AA za 1599 zł. Euro, lider rynku RTV i AGD w Polsce.